Witam Was serdecznie. Obserwując przekaz polskojęzycznych mediów dla Polaków, szczególnie podczas tej kampanii, nie da się nie zauważyć, że informacje, te newsy, te sensacje, które z siebie wydalają, bardzo szybko się zużywają. To jest wręcz ekspresowe tempo. Sytuacja, o której będziemy teraz mówili, w mediach wybrzmiała przez 1-2 dni i potem była cisza. Człowiek się przygotowuje i teraz nagle się okazuje, że ta informacja już jest nieaktualna. Ale to nie chodzi o to, ponieważ ja tutaj wniosę nową jakość. Przynajmniej tak mi się wydaje i dlatego rzucam się na zużyty temat. Ale jeszcze patrząc z boku, przyglądając się temu przekazowi, to zobaczcie, myślę, że rzeczywiście jeżeli jakieś wydarzenie w mediach można by było nazwać biegunką informacyjną, to jest właśnie to. To są właśnie tego typu informacje, które są wydalane przez te redakcje i na dobrą sprawę nic sobą nie wnoszą. Jest to traktowanie czytelnika, widza jako kretyna, jednocześnie przy jednoczesnym, długotrwałym zabiegu wmawiania czytelnikowi, widzowi, że jest elitą, że jest stroną mądrzejszą od tej drugiej strony na barykadzie, a jednocześnie traktuje się ich jako kretynów, sprzedając tego typu informacje. Ktoś powie to, dlaczego na takie coś się rzucasz? Tak jak powiedziałem przed chwilą, chciałbym tutaj, żeby kilka kwestii wybrzmiało, a także znalazłem kilka ciekawych informacji, które wniosłyby nową jakość do tej informacji o podobnej wiadomości, a coś, co skłoniło, żeby jednak ten temat podjąć, bo nie będę mówił, on był praktycznie był gotowy tutaj, jeżeli chodzi o sytuację o wykorzystanie młodej dziewczyny Jolki Rosiak do kampanii prezydenckiej. Można powiedzieć, obserwując to z boku, została połknięta, wyrzuta i wypluta. Niestety, tak to brzydko brzmi, ale tak to wyglądało. Wykorzystano tą młodą dziewczynę, przerzuto przez 2 dni i teraz zostawiono ją samą sobie. A hipokryzji dodaje fakt, że bardzo niedawno te same media biadoliły o tym, jak źle czuje się młodzież homoseksualna w Polsce, na jakie szykany jest wystawiana. Oczywiście bardzo dobrze, że się podnosi ten temat, ale zobaczcie, z jednej strony podnosi się ten temat, ale nie ma się skrupułów, żeby wykorzystać dziewczynę do walki politycznej. Ja sobie zdaję sprawę, że Jolka Rosiak na to już od dobrych kilku miesięcy pracuje, ponieważ no ja śledzę to konto. Ja co prawda niestety zostałem teraz zablokowany. Może żeby wybrzmiało, dlaczego tym tematem się zajmuję, bo troszkę kluczę. Otóż zobaczyłem na mediach społecznościowych kilka zrzutów z ekranów, gdzie ludzie dziwili się, że pan Andrzej na swoim oficjalnym profilu obserwuje młode dziewczyny na Twitterze. I rzeczywiście ja wszedłem i to sprawdziłem i tam jest na 700, na prawie 800 kont, poklikałem sobie kilka minut i tam z kilkanaście kont młodych dziewczyn znalazłem. Część jest wręcz zastraszająca, bo to są, jedna pokazywała sukienkę, jaki była na studniówce, więc no to są rzeczywiście młode dziewczyny. Ja nie mówię, że pan Andrzej to w jakichś niecnych planach, w niecnych zamiarach to te konta dodaje. Ja powiem więcej. I uważam, że on tych kont w ogóle nie podchodzi do swoich kont z mediów społecznościowych. On ma do tego ludzi. I chciałem pokazać ten proces, jak to niebezpiecznie, z drugiej strony niesmacznie wygląda. Tak mówię, ja myślę, że tutaj i z panią Jolką Rosiak, i z tym tematem, który będę poruszał, pan Andrzej jest czysty, ale no, to otoczenie, które jest dookoła, nie zadziałało. Zrobimy tak. Ja tutaj wyczerpię temat Jolki Rosiak, a zrobimy sobie drugi odcinek. Tutaj tylko zajawiłem, o co chodzi. Jeżeli ktoś chce, po prostu może sobie wejść na konto pana Andrzeja. Wracając do Jolki Rosiak. Nie wiem, jak to się stało, że po prostu nie tyle, że ją obserwuję na Twitterze, ale no jakoś się przebijała, tak, że algorytm jakoś mi podawał te jej wpisy i ona rzeczywiście od paru miesięcy wzdychała do pana Andrzeja. Tylko musimy wziąć pod uwagę, że to jest młoda dziewczyna. Ja nie wiem, ile ona ma lat. 16, 18, 20.
To jest taki wiek, gdzie można rzeczywiście się fascynować mężczyzną, dorosłym, a z drugiej strony, ja sam w jej wieku, myślę, że to było w jej wieku, fascynacja to za dużo powiedziane, ale no tak, nie śmiejcie się, podobała mi się Jolka Kwaśniewska, żeby nie było. Ona już była wtedy statyczną kobietą, ale powiedzmy, że no, tak wiecie, nie? Tak mówię sobie, fajna kobitka. Ja myślę, że właśnie Jolka Rosiak może mieć podobnie patrzeć na pana Andrzeja, do tego władza. Czego by panu Andrzejowi nie zarzucać, wygląda na osobę dobroduszną, na osobę, która, no, z którą można porozmawiać, z którą no, z perspektywy młodej na jednej dziewczyny można by było dzielić życie. A oprócz tego, czego nie było w moich czasach, kiedy tam do Jolki wzdychałem, no bo nie było mediów społecznościowych, tutaj, jakby na to nie patrzeć, idąc tym schematem, bo ja nie będę mówić, czy to jest rzeczywiście platoniczne uczucie, czy może chęć zaistnienia w mediach społecznościowych, bo jakby nie było, nagle trafiła po tych paru miesiącach wzdychania, trafiła do, nie tylko na mediów społecznościowych, wypłynęła na nich, no ale też udzieliła wywiadu dla gazety pana Szechtera. I co więcej, potem inne media również zaczęły o tym mówić, czy w kontekście takich, wiecie, zgupa Franc niedowierzania, może jednak, a dlaczego? No a z drugiej strony była ta dziewczyna atakowana. I można było się spodziewać, że ta dziewczyna byłaby, że ta dziewczyna będzie atakowana. Dlatego uważam, że to jest świństwo, że powinno się zostawić dziewczynę w spokoju. Niech sobie pisze na media społecznościowych, od tego jest młodość, żeby można było sobie, no właśnie, no takie, czy z jednej strony niewinne, czy głupie, to sobie już każdy może ocenić, żeby sobie pisać, kto się komu podoba. Tak, kiedyś byli piosenkarze, kiedyś byli piosenkarki oczywiście, aktorzy, aktorki, mieliśmy plakaty. Ja nie wiem, czy teraz młodzież ma jakieś plakaty w ogóle nad łóżkiem, czy w ogóle na ścianach, czy to się tak nie zmieniło. Obiekty westchnień się bardzo zmieniły. Z tego, co czytałem kiedyś, to młodzież bardziej przyniosła się na kogoś, kto jest bliżej. No oczywiście cały czas tam są piosenkarze i w ogóle, ale na przykład do kogoś, kto jest na wyciągnięcie ręki, na przykład do youtuberów. Oczywiście nie mówię o tych młodych, nie? Żeby nie było. I ktoś może się zafascynować młodym, dynamicznym politykiem. Ja mówię oczywiście z perspektywy młodej dziewczyny, no bo jako osoba, która polityką się interesuje, no to ja wiem, co to jest tam za jakość polityki, tak? No ale mówimy teraz o młodej, nastoletniej, dwudziestoletniej dziewczynie. I świństwem jest, że w tą kampanię ją wciągnięto. Bo to nawet nie jest, że ja bronię pana Andrzeja. Bo kiedy był temat pani Izabeli z poprzedniej kampanii wyborczej, ja tutaj jest filmik, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to ja nie miałem skrupułów. To ja, no, nie mówiłem tego wprost, no bo wiecie, ja tam pod pierzyną nie siedzę, albo na tylnym siedzeniu autobusu nie jechałem za nimi i nie patrzyłem, co robią. No a to już wyglądało dziwnie, że no razem jeździli autobusem, w paru lokacjach były takie bardzo czułe uściski. I wtedy rzeczywiście no to mogłoby coś być na rzeczy, tym bardziej, że tam pani jeszcze no tam była przy Leperze, tam jeszcze potem przy innym pośle Prawa i Sprawiedliwości, więc no to się wydawało dziwne, tak? Tutaj jednak to nie chodzi o obronę pana Andrzeja, to chodzi o to, że wmieszano tą dziewczynę. Ona oczywiście no, idzie w zaparte i pokazuje dowody, no ale te dowody to jest śmiech na sali, tak? Naprawdę trzeba być dziennikarzynom, żeby coś takiego w ogóle podawać dalej. Co mam na myśli? Otóż koleżanka nagrała film, że spotykali się u niej w bloku z panem Andrzejem kilka lat temu. No Boże drogi. Jesteś politykiem, europosłem. Wtedy ta Jolka miała nie wiem ile lat, 15, 16. I co? I ty idziesz do niej do domu i po prostu spotykacie się na rozmowę. I koleżanka jest obok i ty, stary facet, 40-letni, idziesz do nastolatki, do domu koleżanki i sobie rozmawiacie. No ludzie, są SMS-y. SMS-y z datą listopad 2019.
Fakt, trzeba działać metodycznie, no bo tutaj daty się nie zmieni. Są to SMS-y tylko z jednej strony, tak? Czyli niby pan Andrzej zasypuje ją SMS-ami. Tam ktoś powiedział, że to jest troszkę dziwne, że tylko taka niby korespondencja SMS-owa, a jest z jednej strony. No to Jolka powiedziała, że ona to zmazała. Macie to w artykule, możecie sobie zobaczyć. Oprócz tego jest filmik, gdzie Jolka no niby pokazuje, tak? Przewija ten ekran telefonu, że te SMS-y są prawdziwe, to widać. Ja wiem, że można sobie SMS-y w trakcie konwersacji można sobie je usuwać, tak? Tylko jakbyście się wczytali, no to byście zobaczyli, że to nie są SMS-y tego faceta. Po prostu tego. To nie są SMS-y faceta koło 40. Inaczej się pisze. To wygląda na symulowanie rozmowy właśnie przez nastolatki, które no, miałyby udawać zakochanego faceta, tak? Jeżeli ja to widzę, no to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby coś takiego podawać mediom. Bo zobaczcie, z jednej strony krzywdzimy dziewczynę, która teoretycznie no tego chce, tak? Bo chce, żeby o nim mówiono, tak? No już pomijam, jakie tam mają polityczne tam do kandydata zapatrywania, bo oni muszą mieć grubą skórę. No ale chociażby to jest nieszanowanie czytelników i widzów, bo co mówię też o telewizjach, prawda? Bo gdyby ja był redaktorem naczelnym, to bym powiedział, no nie, no ja po prostu czegoś takiego nie puszczam w eter, mówiąc oczywiście o tym na poważnie, że tak jest, no bo no nie mogę, tak? No po prostu nie wierzę w to, nie kupuję tego i ja nie będę sprzedawał takiej informacji, produktu informacyjno-podobnego ludziom, tak? Trzymajmy poziom. Nie, tutaj nie mieli skrupułów, puścili to dalej. Oczywiście włączył się pan Binius Tonoga, który stwierdził, że ten numer, który jest podawany, on jest zamazany tam. I to jest właśnie też, że no, te takie prymitywne ustawki, te SMS-y były zamazane, w sensie inaczej, numer był zamazany, tak? W lewym górnym rogu był numer telefonu, ona tam tą korespondencję pokazywała. I pan Binius uruchomił i mówi, ja potwierdzam, to jest numer Andrzeja Dudy. No i teraz skąd on może wiedzieć, skoro ten numer jest zamazany. Nie wierzę, żeby pan Biniu się do Jolki Rosiak odezwał i żeby no, razem tutaj działali. Co prawda Jolka Rosiak podała tą informację pana Binia niejako na podkładkę, czyli sami siebie legendują, sami siebie uwiarygadniają. Ten widzi numer zamazany, mówi, że jest ok. To ta pokazuje jego, który mówi, że jest ok, że jednak ma rację, nie? I to wszystko jest przez dwa dni miętolone we wszystkich polskojęzycznych mediach z zachodnim kapitałem. No a do tego druga strona, która nie ma skrupułów i broni swojego lidera. Czy to są konta zadaniowane, czy to są ludzie, którzy myślą, że ta dziewczyna atakuje pana Andrzeja. To już nie są ważne motywy, ale to, tak jak mówię, bardzo niesmacznie, że tą dziewczynę wciągnięto do kampanii wyborczej. Przejdźmy może teraz do tego, że pani Jolka rzeczywiście no, na to pracuje. To tutaj to działanie jest bardzo metodyczne, ale to tylko by pokazywało moim zdaniem, że no, dziewczyna chce po prostu zaistnieć. To jest Beepkeeper, tak się nazywa to konto. Tam będziecie mieli też zrzuty z ekranu, ale ja wam po prostu przeczytam no właśnie te takie troszkę dziwne zabiegi Jolki. Dobra, zaczynam po raz kolejny to tłumaczyć, bo to jest zdrowo pokręcone. No tutaj akurat zrobiłem sobie krzywdę, że nie ma zrzutów z ekranu koło siebie, żeby to wyglądało logicznie. Ale uwierzcie mi, że jeżeli po sobie pootwieracie teraz te linki, które widzicie na ekranie, no to to będzie bardziej zrozumiałe. Ale o co chodzi? Jolka Rosiak posługuje się loginem 91 Lorelu. Ona miała kiedyś inne konto. To zostało porzucone i Jolka jakoś wiedziała, że pan Andrzej się tym kontem, znaczy interesował, to za dużo powiedziane, nawiązał interakcję, chyba nawet do 4 rano coś tam odpisał, z tego co kojarzę. Pierwotnie to konto Lorelu, które teraz ma Jolka Rosiak, należało do funky K-popu, koreański pop, i ona teraz zmieniła to konto na login Shenovelity. Potem przed zmianą zmieniła to swoje konto, nazwę na leśne jak na jaja.
Wiedziała, że pan Andrzej obserwuje, wiedziała, bo jej odpisał. Coś tam w nocy nawet chyba to było, z tego co na screenach widać, jakoś czwarta nad ranem. Pan Andrzej nie może spać. No ewentualnie osoba, którą prowadzi konto. Przecież wiemy, jak to było na Facebooku. To wiecie, to może być tak, że pan Andrzej w ogóle na te konta nie patrzy. Nie, żebym go bronił, ale chcę pokazać sprawę stylu kontów, stylu wymiarów, z ilu jestem świadom. No i to konto stare zostało wykorzystane, tak? Przez Jolkę Rosiak, tak? Czyli miała swoje stare i zrobiła, przyniosła się na to konto funky K-popu. I to konto Chanelvality nadal prezydent obserwuje. Więc jak sobie zrobimy ten rajd po tych loginach, po tych kontach, to sobie tam wejdziemy i zobaczymy, co tam było, tak? Prezydent Andrzej Duda zaobserwował to konto tej nastolatki 30 stycznia 2016 roku. To było to Chanelvality, zanim Jolka Rosiak je przejęła, tak? W sensie to Chanelvality wtedy się nazywało 91 Lorelu, tak jak teraz to, co przejęła teraz Olka Rosiak. A potem też jej koleżanki, jakiś Diemwind Bio, dawniej B03G1, wygląda to na jakiegoś bota, no ale no nie wiem. I właśnie dla sprawienia fanu dzieciakom, zabawienia się kosztem pana Andrzeja, no właśnie zmieniły nazwę tego profilu no, na profil wulgarny, prawda? Leśne uchadło, tak, żeby tutaj już inaczej tego nie nazywać. Trzeci punkt to jest z kolei Jolka Rosiek, ja mówię Rosiak, celowo wykorzystuje od grudnia 2019, tak? Czyli wtedy też się pojawiły te rozmowy, opuszczony login 91 Lorelu dla wypromowania swojej historyjki, która wcześniej nie była w stanie jakoś się przebić, bo rzeczywiście ja obserwowałem, tak mówię, algorytm mi tutaj te tekściory o panu Andrzeju podsyłał i ona potem zniknęła, i potem rzeczywiście, nie umiałem tego w czasie sprecyzować, pojawiła się z większym przytupem. I to jest tutaj właśnie ten czas. Bardzo prawdopodobne, nie ma tutaj tej daty, grudzień 2019, a tamto był listopad 2019, tamta rozmowa SMS-owa. Co rozmowa, mamy tam jednak tylko monolog. Ale co jest najważniejsze, Jolka się nie kryje z tym motywem, że chciałaś na tym koncie wybić, ponieważ tam jest zrzut z ekranu, która mówi właśnie o tym, tak, że zmieniła konto, ponieważ ona zna historię tego konta, tak? I to było idealnym nośnikiem. To konto już powiedzmy wypłynęło przy takim małym skandalu właśnie po tej zmianie nazwy. Tam parę osób z totalnej opozycji się naśmiewało. No i wygląda na to, że Jolka Rosiak czy ktoś tam po prostu jednak to wszystko obserwował i każdy detal zbierał, bo to są jednak pierdoły, musicie sobie z tego zdać sprawę. To jest tak pokręcone, że ja to czytam, ja to 3 razy zaczynałem, a sobie zdaję sprawę, że część z Was, szczególnie osób troszkę starszych, nieoblatanych w mediach, to w ogóle nie wie, o czym ja mówię. No i dobrze, i tam powiedzmy są jeszcze jakieś przemyślenia tej osoby, ja nie chcę Jolki oceniać. Ta osoba twierdzi, że no, celem tej dziewczyny czy osób, które jakoby by tam politycznie motywowały, jest obniżenie zaufania do pana Andrzeja. No wiecie, myślę, że to akurat najmniej podważa zaufanie do pana Andrzeja. Też ja myślę, że przez to 5 lat prezydentury nie trudno znaleźć rzeczy i tematy, których pan Andrzej nie dotrzymał i zawiódł się właśnie na czymś ważniejszym, a nie o pierdołach. Ostatnia kwestia, którą tutaj chciałem poruszyć, to są zdjęcia. No i właśnie można powiedzieć, że przez zdjęcia ten temat wypłynął na szeroką wodę. Na jakimś spotkaniu, tam, gdzie pan Andrzej wyszedł do tłumu, jedno zdjęcie, kiedy rzuciła mu się na szyję, rzeczywiście patrzy mu w oczy. No, jest taki bardzo zmysłowy. No, powiedzmy, tak się w niego wpatruje, rzeczywiście nie jak wyborca potencjalny. I drugie obok tam sobie po prostu razem selfika strzelają. I to, czy dostało się do mediów, to już z tego napompowanego konta zostało podchwycone i stąd teraz ta nagła kariera. Ja może tutaj podaruję sobie kontekst, ale co chciałbym zauważyć? Myślę, że ochrona nie powinna dopuszczać do tak bliskich
spotkań z ludźmi, bo to fajnie wygląda. Tutaj tak młoda dziewczyna się rzuciła na szyję, tam jakiś facet tak zaczął ręce wyściskiwać, że dzięki 500+owi to córka może studiować. Potem jakaś taka babcinka tam o tej 13 emeryturze i pan Andrzej mówi, tak, wypłacimy 13 emeryturę. To wszystko fajnie wygląda, tak wyszedł do ludzi i w ogóle tylko do czasu, bo z taką ochroną to naprawdę ktoś może się przedostać i zrobić krzywdę. Nie mówię, że akurat panu Andrzejowi, ale przyszłemu prezydentowi. No i wtedy się skończy. Tak, tak jak było z papieżem, tak to wiecie, tak, dach otwarty i w ogóle, a potem to już dopiero po tym, jak coś się stało, to środki bezpieczeństwa zostały przedsięwzięte. I, no i ja myślę, żeby znając historię, znając, że to jest jednak słaby punkt, zresztą widzicie, to jest nie jeden słaby punkt, jeżeli chodzi o ochronę prezydenta, nie tylko tą fizyczną, ale również wizerunkową, tak? Takie coś zrobiono, zmieniono sobie login i teraz konto pana Andrzeja, które zużywane, bo to zużywane konto, obserwuje jakieś nastolatki, tak? To są niedociągnięcia ochrony. I o ile mogę sobie zdać sprawę, że część ludzi jest niegramotna, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no to jednak tutaj tak bliskie spotkania z ludźmi to jest te granie z życiem. Czasy są takie, a nie inne i gdyby ktoś chciał rzeczywiście wywołać tutaj niepokoje, to mógłby zrobić to w bardzo łatwy sposób, eliminując prezydenta na jednym z jego spotkań wyborczych, po prostu podchodząc do niego i robiąc coś takiego, co może się po prostu źle skończyć. Zapraszam Was na Twittera, poobserwujcie sobie moje konto, pana Andrzeja, czemu nie, ale poczekajcie na mnie, żeby nie było. Razem będzie weselej. Na playlistę sprawdźcie sobie te wszystkie linki do tej historyjki, którą Wam tam czytałem, znaczy do historyjki, do tej analizy. Będziecie mieli zrzuty z ekranu, to Wam się to wszystko bardziej rozjaśni. Zapraszam na pozostałe kanały. Macie linki do nich, do góry pierwszego komentarza pod filmem, ewentualnie po rozwinięciu opisu, albo na głównej stronie tego kanału. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.